pierwsza jedenastka dzisiaj. Trudno się walczyło z takimi stoperami ekstraligowymi, jak Cios na przykład? No na pewno nie było lekko. Myślę, że ta gra w pierwszej połowie z mojej strony wyglądała lepiej niż w drugiej. Miałem jedną sytuację sytuację. Nie spodziewałeś się, że Nowak akurat tą piłkę pod twoje nogi odbija? To znaczy się, trenerzy uczulali nas na odprawie, że bramkarz dużo piłek paruje i mamy być czujni na takie piłki. No, mogę tylko być załamany, że nie strzeliłem, bo powinienem to wykorzystać i byśmy już prowadzili i na pewno grałoby nam się łatwiej, no ale stało się tak, jak się stało, no i mogę być... Tylko myśli taki, że następną muszę wykorzystać. Jasne. Rafał, a powiedz, czułeś tremę wychodząc w pierwszej jedenastce? Bo to trochę inaczej wchodzi się z ławki rezerwowych przy takiej publiczności jak była w Bydgoszczy na przykład w zeszłym tygodniu, a trochę też inaczej, kiedy człowiek zaczyna mecz w podstawowej jedenastce. Ta trema była? No na pewno jakaś tam trema była, nie powiem, że nie. Cieszę się, że trener dał mi szansę. Chciałem ją jak najlepiej wykorzystać, ale myślę, że gdybym strzelił to, co miałem do strzelenia, to na pewno byłby lepszy debiut, a niestety nie udało się.